Eneba jest to rynek gier, gdzie możecie kupić klucze po naprawdę niskich cenach. Zapraszam Was do rejestracji i do odebrania bonusu. A z kodem Mateo dostaniecie 3% rabatu na wybrane przez Was produkty. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Tak, a więc widzimy, że tym razem już Polacy pod bombsa i ta bardzo szybko. Wejście już tymczasem na site'a. Jest Suril jeszcze na... CT dorzuca sobie smoke'a, by odciąć się od przeciwników. No i teraz szybkie wymiany lecą na konto Epsilonu, chociaż teraz wyrównanie. No i dwóch na dwóch tymczasem. Vegi jeszcze dodatkowo trafia przeciwnika na respion terrorystów. Kito w pojedynkę musi poradzić sobie na dwójkę Polaków. Znaczy oraz Vegi. Ci bardzo dobrze dzisiaj dysponowani. Pytanie, jak sobie teraz poradzą? Vegi zalicza hat-tricka na swoje konto. Tutaj sprawdza, czy nikogo nie ma. Ale za chwilę powinna wchodzić ta paka pod bombę i tym bardziej znaczy zaraz da to info, jeden frag dla niego, Kito jednak odpowiada. No i Kito teraz jeszcze jednym fragiem, ale na szczęście Michu z dwoma fragami, teraz Broki także. No i sytuacja dwóch na dwóch, oj niedobrze wygląda ta runda ekonomiczna. Tym bardziej, że paka tymczasem na midzie, trzeba ją podnieść. A już od pleców chyba Broki zachodzi na plecy. Zobaczmy, sytuacja dwóch na dwóch, Vegi już podniósł bombę, aczkolwiek to Spellan jednak będzie podchodził od apartamentów, natomiast Polak za chwilę może zostać zaskoczony i tak też się dzieje, Bułgar idealnie trafia w głowę swojego przeciwnika, Broki znajduje się na respie terrorystów, Snacks już został usłyszany przez przeciwnika, natomiast mimo wszystko Janusz poradził sobie z nim, wchodzi na ławkę, spotka się oko w oko, ciekawe tylko czy Spellan go zauważył, oboje jednak się na 100% już teraz widzieli. Snacks cały czas chce grać mądrze, wie, że ma małą ilość punktów życia i chce przechyszyć swojego przeciwnika pozycyjnie. Mimo wszystko nie udaje mu się to. Spellan obity do 70 punktów zdrowia, ale zabrakło jeszcze jednego celnego trafienia od Polaka. Gdzieś dżewni, którzy czekają na przeciwników, grają powoli. Mam wrażenie, że właśnie tutaj Epsilon bardziej zaskakują takie szybkie zagrywki od Virtusów. No ale widzimy właśnie tymczasem Biały z dwoma fragami, a więc świetnie jednak radzi sobie Polak w szanderze. Broki obija tylko Micha delikatnie, no Broki dalej walczy, teraz zabija Snatchiego jednak. Więc sytuacja 3 na 3, no i to już zaczyna wyglądać trochę gorzej. Michu, patrzmy, że też obity do 30 HP. Więc czekamy cały czas na to, co zrobią Virtusi, a Spellan od dżungli teraz jednak nie, Biały zabija go! Michu także z fragiem, no i pozostaje tylko Broki przy życiu. No i czy teraz Broki tutaj przez tego smoka zabija naszego zawodnika? Jednak nie! A więc jest dobra kolejna informacja dla Polaków, no i Biały kończy tą rundę! Coraz bliżej jest Snatch i chyba usłyszał tej scope'a zawupy. A więc Suril, no za chwilę będzie w tarapatach, będzie musiał pomagać mu Crucial, no i jednak ginie Suril, ale Crucial właśnie jest tym zaskoczeniem z rampy, to co mówiłem. Teraz dwa fragi dla niego, Biały będzie próbował tego dojeżdżać, Biały jednak zdobyła fraga, no i Broki pozostaje tylko przy życiu, no teraz zabity Michu i Broki jednak wygrywa tą rundę, a więc szósty punkt dla Epsilonu, no i Virtusi mogą się nie spodziewać przeciwnika, a więc... To może być znowu zaskoczenie dla nich. Suril jednak teraz zabity, więc się także Kito, no ale właśnie Crucial ponownie może być zaskoczeniem. Zauważa już jednego przeciwnika, no i Crucial teraz z jednym fragiem. No ale powinno już pójść info, gdzie się znajduje ten przeciwnik zauważony. Na pewno już przez Virtusów. Vegi tymczasem jednak zdobywa fraga na Spellanie. Crucial no odcinany tutaj tymi granatami, a więc... Raczej powinni sobie poradzić Virtusi w takiej sytuacji. Jeszcze jest ustawiony Snatch na blisko. Oj, tutaj jednak Broki teraz odpowiada jeszcze jednym trafieniem, a więc Biały zabity. No i sytuacja dwóch na dwóch nagle robi się niebezpieczne, niebezpiecznie z dobrej sytuacji dla Virtusów. No ale jest na szczęście bomba podłożona. I za chwilę zobaczymy, czy uda się antyterrorystom odbić tego sajta. Crucial dodatkowo trafia jeszcze z naszego, który chciał wejść do pałacu. Vegi jak na razie poradził sobie z jednym z przeciwników. No ale tu jeszcze był Broki mimo wszystko! Nowy nabytek Virtus Pro. Virtus Pro ponownie czeka. No ale chyba teraz już dorzucone są granaty i za chwilę prawdopodobnie zobaczymy wejście pod bombsite B. No ale za chwilę się zresztą o tym przekonamy. No. Terroryści wyrzucili już granaty. Dwa tylko kałasznikowe, Snatch i Snacks je posiada, a widzimy, że bomba kieruje się Underem w stronę bombsite'u A. Tam tylko dwójka antyterrorystów, mimo wszystko Broki sobie radzi. Zabija Snatchiego w apartamentach, który został tam w pojedynku, ale Kiro teraz się wychyla z galerii. Chociaż tylko jedno trafienie w podanego konto. Crucial! Jednym strzałem dwa trafienia i kończy nam tę rundę trzecim trafieniem na Vegim. No i mamy problemy. Jest cały czas sytuacja napięciu. Virtus.pro będzie chciało odbić ten bombsite.
Cały czas czekamy. Biały ustawiony adres po antyterrorystów. Tam dwójka terrorystów ustawionych. No i Suriel z pierwszym trafieniem. Dwoma, nawet trzyma! Ależ pięknie teraz rozdał headshoty. Vegi w końcu odpowiada. Vegi oraz Stasi również trzy trafienia od Vegiego. Co się dzieje w tej rundzie? Jeszcze Mrołki walczy z Vegim, ale jednak terrorysta poradzi sobie w całej sytuacji. A Snatchy ustawiony na ninja, tutaj jest Suriel, będzie wychodził, no i Snatchy z jednym fragiem. Ale nie spodziewa się, że tam jest, jeszcze jednak Brołki, no i Brołki. Teraz dwa fragi dla niego, no ale 7 HP tylko na jego koncie. Spelan jednak zajmuje sobie dobrą pozycję na CT. Ale Virtusi na szczęście kierują się shortem pod bomb site'a, więc to jest dobra dla nich informacja, no bo tam Spelan mógł zaskoczyć ich. No i widzimy, że już Polacy od łącznika. Brołki jeszcze ustawiony na drewienku. Pytanie, czy będą Polacy to sprawdzać. Mam nadzieję, że tak, no bo tutaj Brołki właśnie pewnie zaraz będzie zauważony, ale Brołki, piękna głowa! Jednak Snak szybko odpowiada, no i pozostaje tylko Spelan. On w dogodnej sytuacji, teraz ustawiony na CT. No ale jest smoke dorzucony przez Snaksa. Za chwilę będzie można defować tą pakę. Jeszcze flash teraz. No, Spelan chyba nie do końca wie, gdzie jest przeciwnik. Spelan teraz próbuje, no i jednak przeskanuje Snaksa przez tego smoka. No i jeszcze dorzucony motow przez Snaksa. No, przeskakują jednak teoryści. Teraz Spelan z jedną głową trafioną. Snaksy jeszcze szuka przeciwników. Teraz Crucial pali się we własnym mołotowie. No i pozostaje tylko Brołki na trzech przeciwników. No i to jest szansa, żeby wygrać taką rundę przez Virtusów. Brołki jeszcze szuka tej przeciwnika, nasłuchuje, gdzie tutaj może się znajdować kolejny zawodnik Virtusów. Ale właśnie, zobaczcie, gdzieś w tym sajcie chyba nie do końca sami antyterroryści wiedzą, gdzie się, gdzie zniknął Brołki. No i Brołki teraz dwa fragi dla niego, wow, co tutaj robi teraz Brołki, no i pozostaje tylko Biały, chyba nie zauważył, że Brołki przeskoczył na samochód. No i Biały teraz versus Brołki, no, ale Biały chyba nie zauważył swojego przeciwnika. Świetnie, Brołki tutaj łapie sobie tą lukę, ale jednak Biały wygrywa tą rundę. Na rampie i jednocześnie był dokładnie tak samo skuteczny. Cały czas czekamy na to, aż rozwinie nam się tu sytuacja. Epsilon przygotowany już z granatami na bombsite A. Rito już wyciągnął cyngiel ze swojego granatu dymnego. Czwórka terrorystów przed bombsite'em A, jedyny zamykający całą akcję. Będzie Crucial, no ale Snatchy z pierwszym trafieniem. Wychyla po raz drugi na rampę, dostrzegł się drugiego przeciwnika, ale jednak nie daje rady. Teraz się jednak poprawia i trafia tego najgroźniejszego z terrorystów dodatkowo, przepraszam, z terrorystów. Dodatkowo jeszcze zabija Spelana, no i hat-trick na koncie snajpera z Polski. Slowly down. Another important battle that's about to happen. Okay, Spelan pulls back. I like this actually. It's way too dangerous to try and wait that smoke and just focus on the help of your team, also to the help of your team. And okay, nice peek, Vegi. He abuses the fact that his teammate is baiting for him. That is a nice bait and switch. Surreal refrags, but it's still Brock in through B house, and that's a free kill again on B on B side. And it's back to B site it goes. The bomb is dropped in T base though. Ooh, Epsilon, a bit of an Amiga bomb drop. Not sure if you know this, but Amiga are actually notoriously known for dropping their bomb far too deep into CT and then losing, or more so into T, and then losing their rounds because of it. Yeah, you could definitely see Amiga are culprits of it, but I think that's kind of, you know, a thing of CIS teams in general. Yeah, so that's yeah, that's oh, yeah, they're not the first, they're not the last. And what? Keto, oh, okay, he somehow wins the round there, Keto. Where's the observer? This could be very difficult for now, Bialy. Up close and personal with the CZN, that's how you like it. And that's the thing, the bomb's been dropped here thanks to Snatchy. I do see Keto and Surreal still trying to find some of these kills here. There's gonna be Keto with two. Last thing, Surreal now last man standing. There's the flank there from, I do believe, Snacks in that position. It's gonna be very difficult for Surreal to accomplish anything at this point because his position is compromised. He still has to pick up the bomb, and there's a certain Snacks coming in from the back lines. Yeah, this is a difficult one indeed. The bomb is lost and Surreal, well, so is he. Set again by XCOM, but then they found at least, I think, four more, something like that. It wasn't exactly perfect, but certainly they did great success. And well, we already see some nice success from Epsilon getting on to B. They do lose three players, but it's gonna be a 3-on-2 as VP. They're gonna have to go for this retake, and it's not gonna be too easy for them to get around the block that quickly. Surreal finds the first crucial. Oh no, he shuts down Vegi now all on Michu, and I think they heard him. Yes, they did. Surreal knows, especially with the smoke deployed. This is gonna take a bit of a wild turn. Oh, Michu! Somehow he comes out on top, but it is crucial with the precision. Counter-Strike, like, we've been seeing teams, you know, going for a full-on eco on, you know, on a round like this, and then still making the purchase there of the rifles. Sure, they have the AK-47s to work with, but barely, if any, sort of utility in their possession.
And we do see, you know, Virtuous Pro, they do have some more money to work with, so they have invested in the upgraded pistols. Problem is, they're not able to find a single kill. The Ivy Peak? Yeah, he's currently running towards it. I mean, that's probably the best idea. Mid is too dangerous, and B is not worthy enough because there's not a high chance that somebody's going to be picking B. Well, Keto, though, he shuts down me who's pushed through all of this. Is horrible. VP. Or at least get those entry fast enough, then it's gonna be all for nothing once more. And we do see that it's gonna be Spellin spotting one of the few players to spray them down, but okay, Snatchy and Snacks. They find two kills, that's somehow gonna work out. Back towards A we go, but Keto lines up. Oh, Keto! All three, and it's Snacks remaining alone. All of a sudden, VP, they have... Oh, he's been spotted, Snacks, that is. He's dead, he can't get anywhere. Oh, Snaximus. If only he knew the troubles is in, because there you go, there's Surreal actually securing an AK-47. So this is not the most cleanest of rounds thus far. No, it's not, and Crucial, he's holding the cross, he drops the bomb, and he misses the second player. This tag him a lot, but doesn't kill him. Brocky and Surreal left. This is doable. With Miku on 10 HP, they can potentially still win this. They deny the plant, that's what I'm talking about. Surreal, he spots the second, actually sprays him down. Epsilon! It's a force buy round against VP, and it just might succeed. They're finding success where previously there was none to be hoped for. And Bialy, 20 seconds left. He has to retrieve the bomb first, then focus on killing the players. And Surreal, he's gonna spot it, but doesn't matter. He's ready. Roam around the map and try to find some of these opening kills. Absolutely, I have to agree. Like, you have to let him be free a little bit. Let him roam a little bit. Try to get, you know, damage dealt. And, well, Crucial's gonna find himself a second. And it's already starting to look very grim and very much a stark reality for, or more so, very distasteful reality for VP. And Snatchy gets one, although Mr. Brocky is ready for him. And ooh, he's tagged up, but he still survives. That's the important part. And he's able to gather info, gather a bit of a delay for the push itself. Goes up heaven. This is a good call. He can actually still avoid dying immediately. Crucial with an AWP though. Spots one, misses his chance. Surreal though, refrags and... Ooh, Surreal will be caught by Mihu. A close call and VP actually win it still. Yeah, you have one scout, Cherish Spellin, but you need two to win a round from what I've seen. And I don't mean to be rude there for Virtuous Pro, but it kind of looked like they didn't give much of a damn in that previous round. I mean, you saw, you know, Snacks jumping in there by his lonesome, Snatchy jumping in with the AWP down pop thought. Like, that's risky stuff. And yet somehow they're able to pull it out of the hat. That was risky stuff from Virtuous Pro, but you know, the risk clearly paid off. He secured themselves the victory here. And oh, hello, Surreal. Definitely sees the players planted the bomb there. Not sure if they're going to be able to get anything done here, Epsilon. Like, this is such a difficult scenario for them. They are going to be trying their best, you know, trying to find some of these exit frags. There's actually Surreal now with the CZ kill. There's Crucial now. What's going on right now? I don't think the bomb's even planted for Snacks. If they find the kill here, they should. They will. They will win the round! VP! That is not supposed to end like that. VP, you're supposed to win them, not join them. A bit of an engagement there on Ivy. Still a 4-5 Epsilon. They've got a few rounds buffer. That's the saving position they're in right now. So, you know, that's at least something that can go their way. Look at this. Ooh la la. Rookie. B push? Yeah. Oh, three players ready. Oh my god, Epsilon, they're ready for this. Spellin. Oh, almost a lineup coming in there for Spellin. Can't secure the kill. There's Surreal coming in hot with the AUG. But most importantly, we do have Brookie in the flank, so he should seal the deal in this case. Crucial right now, still taking the fight. Oh, there's no, the guy on default. The there we go. There we go. Oh. Well, there we go indeed. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending. Lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hear me laugh, all the crowds repping the sound. I'm hitting the ground.